Do Generalnej Dyrekcji Środowiska, Sanepidu, Prokuratury i Rady Gminy w Lubaszu wpłynęło doniesienie, w którym mieszkańcy gminy zarzucają wójtowi utwardzanie dróg eternitem. Marcin Filoda odpiera zarzuty. Twierdzi, że na jego prośbę dokonano inspekcji gminnego gruzowiska w Sławienku, skąd pokruszony gruz trafił na drogi. Nakazałem sprawdzić plac, na którym znajduje się pokruszony gruz. Czy rzeczywiście nie występują tam jakieś ślady eternitu pokruszonego, czy w całości. Pracownik Urzędu Gminy w obecności pracownika Gminnego Zakładu Komunalnego dokonał lustracji. Nic nie zauważywszy, przedstawił mi notatkę i dokumentację. Według wójta niebezpieczny eternit pojawił się na gruzowisku następnego dnia, tuż przed rozpoczęciem inspekcji przez Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Wójt więc złożył zawiadomienie na policję w związku z podejrzeniem celowego podrzucenia azbestu na gminne wysypisko. Z braku dowodów sprawa została jednak umorzona. Następnie powołano komisję, która zbadała, ile pokruszonego eternitu znajduje się w prawie 3000-tonowej hałdzie gruzu w Sławienku. Okazało się, że w jednej tonie znajduje się blisko 500 gramów szkodliwego dla zdrowia materiału. Azbest w powietrzu, bo w powietrzu on jest groźny i niebezpieczny, jest uznawany za czynnik podwyższający ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego, na formy nowotworów związanych z układem oddechowym. Ze wstępnych raportów pokontrolnych w Wiosiu wynika, że azbest faktycznie został pokruszony z gruzem i trafił na drogi gruntowe w całej gminie. Po dokładnym ustaleniu, gdzie i w jakiej ilości użyto niebezpiecznego eternitu, gmina będzie miała obowiązek na własny koszt pozbyć się go ze środowiska. Jeśli zarzuty się potwierdzą, że wójt wiedział o tym procederze, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.